Witaj wszystkim. Jest 8 grudnia i ja oficjalnie skończyłam pierwszy semestr szkoły. I jakby ja dopiero zaczynałam, ja dopiero co tu przyjechałam, dopiero co kręciłam pierwszego vloga, a już skończył się pierwszy semestr. Jakby to tak szybko zleciało. Ja byłam 4 miesiące temu już przyleciałam. A to minęło tak, jakby nie mogę w to uwierzyć. Dzisiaj napisałam ostatni egzamin. W sumie nie wiem, jak mi poszło, ale mam odczucia takie same jak inni ludzie z mojego kierunku. Za 2 dni jadę do Londynu i potem już tylko jest weekend. Po weekendzie jest 2 dni pracy i wracam do Polski. Jestem, dokładnie będę za tydzień w Polsce. A dopiero co w ogóle w niej byłam, więc to jest wow, strasznie dziwne uczucie. Tak szybko ten czas leci, nie mogę w to uwierzyć. Dzisiaj po egzaminie nie zrobiłam absolutnie nic. Stwierdziłam, że dzisiaj odpoczywam. Mówię tak sobie za każdym razem, ale po prostu... No miałam iść do pracy, a w końcu nie poszłam i nie miałam żadnych innych planów, więc stwierdziłam, że wypęsatkuję brwi przed pojechaniem do Londynu. I tak nie będzie widać na zdjęciach, zdaję sobie sprawę, ale wiecie, jakby Harry Styles mnie zobaczył, to żebym miała wypęsatkowane brwi. I muszę w ogóle w weekend jeszcze zrobić generalne porządki przed pojechaniem do Polski. Chciałam wyprać sobie pościel, posprzątać wszystko dokładnie, wiadomo, wynieść śmieci, sprawdzić, czy nic mi się w lodówce nie zepsuje i takie rzeczy. Więc to będę robić jeszcze w weekend. No i się pakować, a ja nie wiem, w ogóle to było strasznie głupie. Mrowi mnie cała twarz i słyszę, jak te bąbelki pękają. Kupiłam tylko kabinówkę, bo stwierdziłam, że nie potrzebna mi więcej rzeczy, tak? No i jednak się okazuje, że na miesiąc trochę ciężko się chyba spakować w kabinówkę. I muszę przemyśleć, jakie ubrania spakować, żeby zajęły jak najmniej miejsca. Chcę też mieć coś ładnego, żebym mogła się ubrać, czy to na święta, czy po prostu, jak będziemy wychodzić gdzieś ze znajomymi, a nie same dresy. Widać jeszcze, jakie mam czerwone te. Płakałam od wypęsetkowywania. No, skończył mi się majonez w ogóle 2 tygodnie temu i przez to, że mi się skończył majonez, a no lecę do Polski, to nie otwieram nowego, no bo stałby przez cały miesiąc w lodówce nieotwierany i by się zepsuł, więc to bez sensu. Tak samo dżemu truskawkowego nie chcę już otwierać, bo by mi się zepsuł, więc staram się wyjadać tylko te rzeczy takie na szybko. Kupiłam sobie jeszcze tylko pierogi mrożone, wiecie, takie rzeczy, żeby nic nie kupować, żeby mi się nie zepsuło za bardzo. A po godzinnym płaczu i telefonach okazało się, że jednak nie lecę 18, tylko lecę... Nie, miałam lecieć 17, a lecę 12, więc lecę do Polski wcześniej. Okazało się, że w ostatnim momencie skancelowali mi lot i musiałam przełożyć go na inną datę i to była jedyna w sumie dostępna. I teraz na szybkości się pakuję, bo jutro będę w Londynie, to nie będzie mnie cały dzień, później będę w pracy, już lecę, bo lecę o 10 rano w sobotę, a jest środa, 18:30, więc dzisiaj muszę się spakować szybko, chociaż trochę. Ale biorę moje ulubione rzeczy. Jestem w ogóle w piżamie, bo już wszystkie moje ubrania zostawiam i nie chcę w nich chodzić. Mam jedynie, został mi tylko już outfit na Londyn, a potem tylko do pracy ubranie, no i to, w którym będę jechać, a resztę już pakuję. Muszę jeszcze dodać post, spakować się, zjeść obiad to po pierwsze. Jak ja mam spakować ubrania, jak ja włożyłam tylko dresy i sweterek i zajęło to już pół walizki? A gdzie wszystko inne? Gdzie buty? Gdzie wszystko? Okej, na razie to wygląda tak. Jak ja już mówiłam chyba w innym filmie, moje ubrania są dla mnie jak dzieci. I żebym wybrała sobie ubranie, które zabieram ze sobą w podróż, a którego nie, to tragedia. W ogóle uważam, że szafa ta jest mega fajnie skonstruowana, że tu są te wieszaki na spodnie i tutaj sobie zostawiłam zwykłe wieszaki. Tutaj dostałam od Marii taką szafkę, którą miałam w pokoju i w niej sobie kładę t-shirty. Teraz jest burdel, wiem. No i nadal sobie położyłam jeszcze takie rzeczy jak paski do spodni w ogóle. No i tutaj mam w moich organizerach podróżniczych, które mam z AliExpress. No i właśnie w tych organizerach trzymam moją bieliznę. No i tu jeszcze zostawiałam kurtkę i u góry jeszcze trzymałam no wszystkie takie pierdoły jak dokumenty, leki, ręczniki na zmianę, pościel na zmianę i tak dalej. Muszę dzisiaj w ogóle wcześniej pójść spać, bo wstaję o 6 rano, a do tego nie jestem przyzwyczajona, jak codziennie wstawałam o 12. Robię jeszcze ostatnie prania, żeby już mieć zjedz głowy. Kot jest nawiedzony i on widzi ducha nade mną. Tam był jakiś paproch, a jak ci dałam mięso, to nie chcieli zjeść. Kolejne protypy, jak spakować się do walizki kabinowej. Ogólnie nie wiem jeszcze, jak to zrobię,
Ale tak, słyszałam o metodzie rolowania ubrań. Przetestujemy. Jeden pro tip, skarpetki do butów. No i oczywiście założymy najbardziej pod kocem mam, żeby mi kot nie siadł. Zakładamy ubrania, które są najbardziej puszyste, tak? Żeby nam nie zajmowało miejsca. I no i kombinuję dalej, jak spakować wszystkie, znaczy wszystkie, no biorę tylko najważniejsze moje ubrania, takie basiki, które pasują mi do wszystkiego. I jak to mam spakować, no, tutaj. Dodatkowo, jeżeli podróżujecie z bagażem podręcznym, wszystkie kosmetyki musicie mieć zapakowane w foliową reklamóweczkę. Na lotnisku w Birmingham akurat ją dają, nie wiem jak na innych lotniskach. Ja biorę tylko no te podstawowe rzeczy. Nie biorę beauty blendera, bo mam O2. Do tego puder, mój podkład z kolorem, którego używam, korektor z kolorem, którego używam. Moje takie kosmetyki pielęgnacyjne, kwas, w sensie dwa sera i dwa kremy do twarzy. Do tego oczywiście eyeliner, tusz do rzęs i kredka do brwi. No i róż i tyle i nic więcej nie biorę. No, plus jeszcze to wszystko musi wejść do mojej torebki, więc mam nadzieję, że wejdzie. Tu mam jeszcze soczewki, parę par, taśmy do fashion tape'a, te kosmetyki, cały sprzęt, plus jeszcze kable, te ładowarki, laptop. Pakuję laptopa, aparat, właśnie teraz spakuję wszystko, żeby nie zapomnieć z rana. I naprawdę wygląda, jakbym była chora. Nie denerwujcie mnie, bo żebym przed bramkę jutro przeszła. Jest 9 rano, ja już w sumie jestem spakowana, za 15 minut wychodzę na pociąg. Zostały już takie ostatnie rzeczy, wodę, bo dopiję ją zaraz, bułeczki mleczne, bo sobie zjem po drodze. No to zostaje niestety walizka, kota muszę wyrzucić. Niestety on chyba będzie najbardziej tęsknić, bo jest u mnie parę razy dziennie. No i tak, łóżko, no to powiedzmy złożyłam. Tutaj wszystko wyschło. Jeszcze zasunę rolety. W sensie te zasłony, żeby no nikt nie patrzył, co nie, jak mnie nie ma. I wychodzimy już. Jestem już od wczoraj w moim pokoju. Nie chciałam się nagrywać za bardzo, no bo wiadomo, spędzałam czas z rodzicami i trochę źle się czuję, ale nie panikujmy. Tęskniłam za moim koteczkiem na wieki. Prawda? Tęskniłam za tobą bardzo. Emerytka jak na kota, bo w sumie ma 16 lat. Dziękuję wam za oglądanie. I boom, plot twist, wróciłam z powrotem do Anglii. Nie nagrałam nic w Polsce i no, była miesięczna 5 tygodni przerwa. Wiem, że materiał z tego, co się działo miesiąc temu, wrzucam dopiero teraz, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Zrobiłam przerwę i już wracam. I dziękuję wam za oglądanie, bo nie nagrałam wtedy zakończenia. Dziękuję wam za oglądanie. Bye, bye, bye.